Cześć, tutaj Leszek. Nie sądziłem absolutnie, nawet w najśmielszych przypuszczeniach i prognozach, że wspólne konfigurowanie samochodów może fascynować kogoś więcej niż tylko mnie, więc dzisiaj powracamy do naszego konfiguratora YouTube'owego i zgodnie z waszymi licznymi sugestiami i prośbami w komentarzach, które nadal możecie zostawiać, specyfikujemy dzisiaj nowego Superba, Superba trzeciej generacji, wychodząc z założenia, że szukamy limuzyny do 150 tysięcy złotych, która jest naprawdę zarąbiście wyposażona, jednakże na masce ma przysłowiową kurę zamiast ringów, śmigła, czy też jakiegoś drapieżnika. I nieco podchodzimy bardziej praktycznie. Ja też się skłaniam w tę stronę, bo tak naprawdę można mieć samochód bardzo dobrze wyposażony za mniej więcej 2/3 ceny i jeżeli ktoś nie zwraca uwagi na markę, to będzie na pewno bardzo zadowolony z takiego wyboru. Dzisiaj 150 tysięcy złotych, gdzieś mniej więcej, i rata leasingowa nie większa niż 2000 zł netto przy zerowej wpłacie własnej. I właśnie z tą myślą będziemy dzisiaj nieco szaleć w konfiguratorze, ale nie aż tak bardzo, żeby wybrać najwyższą wersję Laurin & Clement, w której na pewno przekroczymy 150 zł już na drugim kroku, wybierając chociażby diesla 2.0 TDI i dodając do tego napęd 4x4 z automatem. Więc lecimy sobie w style. I właśnie a propos wyboru pomiędzy benzyną a dieslem, to dowiemy się, że w przypadku DSG, automatycznej skrzyni biegów, mamy różnicę na poziomie dokładnie 10 tysięcy złotych. Dopłacamy za sam silnik. Więc jeżeli ktoś bierze samochód na 3 lata i będzie robić chociażby nawet 30 tysięcy kilometrów, to nie do końca jest powiedziane, że ten silnik, ta wyższa cena tego silnika zdąży się nam w pełni zamortyzować. Też kwestia tego, jaki będzie wykup za tego typu samochód. Ja naprawdę bym się bardzo zastanawiał nad tym, czy jednakże koniecznie trzeba mieć 2.0 TDI, które będzie spalało gdzieś mniej więcej 6-7 litrów, w sytuacji, kiedy 1.8 TSI będzie spalać gdzieś w okolicach 9-11. W przypadku mojej nogi myślę, że no, może udawałoby się gdzieś mniej więcej koło dyszki spalać nawet w mieście. Dobra, finalnie ja powiedzmy na dzień dzisiejszy zastanawiałbym się bardziej jednak nad silnikiem benzynowym, do rozważenia oczywiście. Jeżeli chodzi o kolory, mój jest ulubiony w Skodzie właśnie ten beż cappuccino, ze względu na to, że można tego samochodu nie myć przez 2 miesiące i nadal wygląda na czyste i też nie widać na nim zbytnio rys. Jeżeli chodzi o obręcze, niesamowicie podobają mi się te 18, które kosztują 1600 zł, czyli aż takiego dramatu nie ma w stosunku do marek premium, bo w markach premium naprawdę ogromne pieniądze można wydać na koła, nawet 10 tysięcy złotych. Nikogo nie dziwi za koła, które na przykład mają 17 cali. Tak jest w BMW. Wnętrze. Zawsze marzyłem, żeby mieć samochód z jasnym wnętrzem, takim beżowym. Na razie nie mamy informacji, czy to jest skóra, alkantara, czy zwykły materiał, ale będziemy mogli to jeszcze sobie wyspecyfikować w następnych krokach. I już mamy 130 tysięcy złotych. I zabawa dopiero zaczyna się tak naprawdę teraz. Dodajemy sobie pakiety, bo pakiety opłacają się ze względu na to, że zakup, wybór pojedynczych elementów nigdy nie będzie tak tani jak właśnie w jakimś pakiecie. Więc za 3000 zł tutaj dostajemy już nawigację z dosyć dużym ekranem i system 12 głośników o mocy 610 W. Moim zdaniem za 3000 zł warto. Ostrzeganie przed wykrywanie tak naprawdę pojazdów, które znajdują się w martwym polu, 1500 zł. W porównaniu do marek premium to jest naprawdę niewiele. 200 zł kosztuje system ostrzegania przed zmęczeniem kierowcy. Średnio to działa, ale 200 zł grzech nie zaryzykować. Za 1600 zł, czyli sporo, mamy kamerę cofania, ale będzie trzeba wziąć wycieraczkę, bo jest to limuzyna. 350 zł kosztuje wycieraczka tylnej szyby. Moim zdaniem to też nie są jakieś bardzo duże pieniądze. Travel Assist, rozpoznawanie znaków drogowych, 300 zł. Po prostu promocja jak w Dacia prawie. Poduszki powietrzne w tylnym rzędzie, boczne poduszki powietrzne, nikt nie jeździ z tyłu, więc to jest moim zdaniem niepotrzebny wydatek. 1200 zł warto jest wydać na system bezkluczykowy.
Za 600 zł Skoda życzy sobie, za 600 zł Skoda oferuje nam ten system adaptacyjnego tak naprawdę ustawienia układu kierowniczego i reakcji samochodu na gaz, bo tutaj nie ma absolutnie aktywnego zawieszenia, więc możemy sobie wybierać pomiędzy bardziej lub mniej komfortowym, bardziej sportowym, mniej komfortowym układem kierowniczym i działaniem pedału przyspieszania. Pakiet Simply Clever zawiera gniazdo 230 V i dodatkowe złącze USB, moim zdaniem warto, do tego też przyciemnione tylne szyby. Za 1,5 kafla niecałe można się pobawić. Za 500 zł mamy też dodatkową osłonę silnika. Z jednej strony warto to brać, z drugiej strony zastanawiam się, czy tak naprawdę będę podróżować po jakichś bezdrożach, zwłaszcza jeżeli biorę samochód na 3-4 lata maksymalnie, ale 500 zł to też nie jest jakaś duża opłata, w racie leasingowej tego absolutnie nie, aż tak bardzo nie odczujemy, choć wiem, co niektórzy sobie pomyślą, że tak właśnie grosik do grosika i nagle robi się nam gruba kwota. Pojemnik na odpadki w drzwiach, mega praktyczne, 100 zł bierzemy, sporo sobie życzą za kawałek plastiku. Rolety absolutnie mnie nie interesują, zwłaszcza, że z tyłu tym samochodem nikt nie będzie jeździć. Isofix na fotelu z przodu też mnie nie interesuje. Wycieraczkę już mamy, pakiet dla palących nie potrzebujemy. Dywaniki. W życiu bym nie śmiał dodawać tego z pozycji konfiguratora. Zawsze przychodzę do salonu i mówię, że po prostu mają być. Trójramienna skórzana kierownica. Wygląda fantastycznie, a dopłaty 400 zł. Otwierana elektrycznie, zdalnie, bezdotykowo. Tylna klapa bagażnika. Też fajna rzecz. No i to, co jest moim zdaniem tutaj najważniejsze, czyli aktywny tempomat. I mamy dwa tempomaty. Czyli jeden, który działa do 160 i drugi, który działa do 210 km na godzinę. Możemy zaryzykować z myślą o niemieckich autostradach wzięcie tego droższego. Pakiet wewnętrznego oświetlenia LED. Fajnie to wygląda. Można sobie tutaj to zmieniać. Wiem, że to są takie bajery i gadżety, ale podczas nocnej jazdy to sprawia, że człowiek się po prostu lepiej czuje w takim wnętrzu. Ale dodatkowo jeszcze oświetlone są lusterka chyba zewnętrzne i to wszystko jest zrobione na LEDach, więc moim zdaniem to fajna rzecz po prostu. Jest to troszeczkę takie gadżeciarskie, ale ja po prostu dobrze się czuję w dobrze oświetlonym wnętrzu, czyli dobrze. W sensie nie, że bardzo jasnym, ale takim, które po prostu jest bardziej przytulne. Park Assist, system wspomagania parkowania. Absolutnie myślę, że mi się to nie przyda. I teraz mamy takie ciekawe rzeczy jak elektryczna ogrzewana przednia szyba. Plus jest taki, że mam zarówno w pracy, jak i w domu garaż podziemny, więc myślę, żebym bardzo rzadko korzystał z tej funkcji. Smart Gate. Co to jest ten Smart Gate? Czy to jest to coś? Dobrze. To jest to coś, co podobno jeszcze w ogóle nie działa i być może coś się w międzyczasie zmieniło. I teraz rzeczy, które mnie troszeczkę dziwią. Tutaj dopiero pojawiają się nam zestawy, które obsługują komunikację Bluetooth z naszym telefonem. To jest troszeczkę zastanawiające, bo wynikało z tego teoretycznie, że za 146 tysięcy złotych mamy samochód, który nie posiada jeszcze zestawu głośnomówiącego. To jest takie troszeczkę dziwne, ale faktycznie, bo mamy teraz wybrane to radio i te nawigacje, i to jest system nawigacji satelitarnej takiej i takiej, z taką i taką mapą i posiada wejście na kartę SD, USB, AUX, MP3, obsługę głosową i SmartLink, ale nie ma tutaj ani słowa o Bluetoothie. Jeżeli mamy tutaj nawigację, za którą trzeba dodatkowo dopłacić jeszcze 3800, to czy tutaj pojawia się nam informacja o Bluetoothie? Też nie. Czy jest ona większa? Też nie ma informacji o calach. Często takie trochę nieprzyjazne są te konfiguratory i tutaj są różne dziwne filozofie. Czyli wynikałoby z tego, że bez względu na to, jaką nawigację wybierzemy, potrzebujemy jeszcze jakiś pakiet, który będzie w sobie posiadać coś takiego jak Bluetooth. Śmieszne i zabawne. Okej, teraz już rozumiem. Bluetooth będzie działać tylko i wyłącznie w połączeniu z tą droższą nawigacją. Więc tutaj już przekraczamy 153 tysiące, czyli lekko nadszarpnęliśmy już nasz budżet, a tak naprawdę
o kurde. A tak naprawdę są jeszcze takie rzeczy, które, które warto jest mieć w takiej limuzynie, ale zrobi się naprawdę bardzo, bardzo drogo. Jeżeli byśmy zdecydowali się na Alcantarę, to mamy 5,5 tysiąca złotych, jeżeli skórę, to 6,5 tysiąca złotych. Czyli mamy beżowy materiał, jeżeli nie zaznaczymy żadnej z tych funkcji. I wentylowane fotele przednie to jest koszt 8 tysięcy złotych. I założę się, że te fotele... Nie. Te fotele nie muszą być ani skórzane, ani z Alcantary, żeby były wentylowane. No dobra, no to się szarpnęliśmy. 161 tysięcy. Ale, wielkie jedno ale. Ta cena, jak tylko pójdziemy na salonu prosto z ulicy, spokojnie osiągnie te 140 tysięcy złotych. Więc to, co jest w konfiguratorze i w cenniku, to jest jedno, a co jest w salonach, w przypadku nawet takiej marki jak Skoda, to jest drugie. I myślę, że jeżeli my mamy wyspecyfikowany samochód na 161 tysięcy złotych, to spokojnie dostaniemy tutaj minimum 10-15% rabatu i dzięki temu będziemy już się mieścić w naszym budżecie i mamy w tym samochodzie naprawdę, naprawdę niemalże wszystko i jest on bardzo bogato wyposażony, żeby w taki sposób była wyposażona seria 3, to tutaj już mamy 260 pod 300 tysięcy, serię 5 mamy powyżej, już myślę lekko powyżej 400 tysięcy złotych. Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą ja myślę, że też by można było dostać w gratisie w salonie. Jest to pakiet pogwarancyjny 2 lata do 120 tysięcy kilometrów. I teraz tak. Pakiet przeglądów mamy za darmo do 60 tysięcy kilometrów. Ale to nas nie urządza. Jeżeli robimy 40 tysięcy kilometrów rocznie i bierzemy samochód na 4 lata, to musimy skorzystać z tej opcji za 2,5 tysiąca złotych. Ale podejrzewam, że to też możemy dostać w gratisie do tego samochodu, jeżeli będziemy dobrze się targować i udawali troszeczkę niezdecydowanych. Śmieję się, ale to zazwyczaj działa. Pakiet pogwarancyjny w tej sytuacji nie będzie nam potrzebny, bo gwarancja będzie trwała mniej więcej tyle co okres leasingu, a pakiet serwisowy, pakiet przeglądów będzie zamykać się nam także w tym przeglądzie, w tym przebiegu, który będziemy robić podczas naszego kontraktu leasingowego. Więc finalnie myślę 164 tysiące spokojnie spadnie na 150. I naprawdę będziemy mieli do czynienia z samochodem, który po pierwsze z zewnątrz wygląda rewelacyjnie, dużo lepiej niż w tym konfiguratorze. Mówię serio, to co tutaj jest pokazane, te wizualizacje, to działają myślę, że mocno na szkodę tego samochodu. W rzeczywistości on prezentuje się naprawdę fenomenalnie w tym lakierze z tymi kołami i z tymi dodatkami związanymi właśnie z tą odmianą, którą wybraliśmy. Już nawet nie pamiętam, jak się nazywała. Nie Laurin & Clement, tylko Style. Naprawdę ten samochód fajnie się prezentuje. Zajrzyjmy jeszcze do środka. Tutaj wiele się nie zmieniło. Dobra, jest tutaj ta trójramienna kierownica i jest ta najlepsza nawigacja, to najlepsze radio. Wygląda to też moim zdaniem dużo lepiej na żywo niż na tej wizualizacji. Dobra, mamy łączną kwotę 164 tysiące złotych. Przechodzimy sobie do kalkulatora. Kalkulator leasingowy. Mamy Skodę Superb. Powiedzmy, że w wariancie takim mało optymistycznym, jeżeli byśmy dostali 10 tysięcy złotych rabatu, 9 tysięcy, to przy przebiegu rocznym 40 tysięcy kilometrów na 48 miesięcy bez wpłaty własnej wychodzi nam 1900 zł netto miesięczna rata, czyli tak naprawdę powiedzmy no zapłacimy 2200, 2400, 2300 miesięcznie, tak? I u mnie z matematyką nie jest za dobrze. Nie jest to jakaś kwota oszałamiająca w stosunku do marek premium, bo jeżeli byśmy chcieli taką limuzynę, tyle że z logo tutaj Audi bądź też BMW,
to spokojnie lecimy, myślę, że o 40% więcej miesięcznie. Lecimy więcej pieniędzy. Więc tak wygląda ta Skoda i tak wygląda ta konfiguracja. Jeżeli bym dzisiaj miał kupować i tak naprawdę zapomnieć o wszystkich żalach w stosunku do Skody, jakim mnie uczyniono, to właśnie tak by wyglądała moja fura i w taki sposób bym chciał wyjechać sobie z salonu limuzyną za 164 tysiące złotych. Mawiają niektórzy, że jest to limuzyna dla ubogich prezesów. Ja do końca się z tym nie zgodzę. Jest to limuzyna dla tych, dla których nieważne jest to, co znajduje się na klapie tutaj. Ważne jest to, co znajduje się w środku i co tak naprawdę ten samochód jest w stanie zaoferować za te pieniądze. Dzięki wielkie. Napiszcie w komentarzu, którą furę konfigurujemy wspólnie jako następną. Dzięki, na razie, cześć.